Ta informacja spadła na nas jak grom z jasnego nieba. Na pozycji stopera Lech miał na pewno spore braki, szczególnie gdy uwzględnimy zawieszenie Salamona za doping i odejście Lubomira Szatki, jednak Kolejorz w końcu pozyskuje nowego środkowego obrońcę. Jest nim Micha Blazić. Kim jest doświadczony reprezentant Słowenii? Zapraszam na materiał. Maciej Piętak, kłaniam się nisko. Na wstępie klasycznie przypominam o możliwości subskrybowania kanału Żyjemy Futbolem. Także zachęcam do łapkowania tego filmiku, jeśli ten Wam się spodoba. A tymczasem przejdźmy już klasycznie do przedstawienia paru podstawowych informacji o Blaziciu, zawodniku, który wcześniej reprezentował francuskie Angers, ale do tego przejdziemy. Na początku ważna informacja, 30-letni Słoweniec w czwartek rozpocznie testy medyczne przed podpisaniem dwuletniego kontraktu z Kolejorzem. Natomiast swoją przygodę z piłką Blazić zaczął w drużynie FC Koper, niedaleko od miejsca, w którym się urodził. W seniorskiej drużynie zadebiutował już w wieku 17 lat, ostatecznie rozegrał tam 114 spotkań i wygrał Puchar Słowenii. To był rok 2015, kiedy sięgnął po to trofeum. Potem w tym samym okienku transferowym, w letnim, w 2015 roku przeszedł do innego słoweńskiego zespołu, do NK Domžale. Tam także wygrał Puchar Słowenii. Nie rozegrał tak wielu spotkań, ale również wypromował się na tyle, że przeszedł do nieco silniejszej, mocniejszej, bardziej bogatej ligi. Była to liga węgierska. Mimo zainteresowania Nicei, Marsylii, Legii Warszawa, to jednak Micha Blazić zdecydował się na transfer do Ferencvarosu. Na Węgrzech bardzo się rozwinął, świetnie wyprowadzał piłkę, notował występy w europejskich pucharach, zaczął wzbudzać zainteresowanie zdecydowanie lepszych i bogatszych zespołów. Po prawie 200 występach, czy to w lidze węgierskiej, czy to w lidze mistrzów, czy to w lidze Europy, czy to w pucharze Węgier, przeniósł się do ligi francuskiej, do Ligue 1, do drużyny Angers. Już wtedy jego wartość na Transfermarkcie wynosiła 2 miliony euro, a w międzyczasie jeszcze Blazić zanotował występy w reprezentacji Słowenii, w której aktualnie ma na koncie 25 spotkań. Pobyt we Francji okazał się być jednak sporym niewypałem. Z tego co czytałem we francuskich mediach, Blazić miał sporą pensję na warunki Angers. Jak na warunki Angers, miał problemy z zaklimatyzowaniem się we francuskiej ekstraklasie i nie spisał się generalnie w niej najlepiej. I to pomimo rozegrania 24 spotkań i zdobytych 2 bramek. Angers spadło z ligi z hukiem i straciło aż 81 bramek, co było najgorszym wynikiem w całej ekstraklasie francuskiej. Dlatego na pewno nie dziwił fakt, że Angers zdecydowało dać wolną rękę zawodnikowi w poszukiwaniu nowego pracodawcy. Micha Blazić zarabiał spore pieniądze jak na warunki tego zespołu, zatem Angers chciało się go pozbyć, żeby zwolnić troszkę pieniędzy w tym budżecie płac. I w taki oto sposób Micha Blazić przeszedł do Poznania, przeszedł do Lecha. Jutro przejdzie testy medyczne przed podpisaniem dwuletniego kontraktu. Ale też jak czytałem informacje, opinie kibiców Angers o tym, czy to dobrze, że Micha Blazić opuszcza ich ulubiony klub, to były dwie grupy. Pierwsza grupa się cieszyła, że Blazić odchodzi, mówiono mu jakieś merci czy coś takiego, nie znam francuskiego, tłumaczyłem sobie to wszystko na Google tłumaczu i jednak te opinie nie były zbyt pozytywne na temat Słoweńca. Natomiast druga grupa to już była grupa osób, która uważała, że Blaziciowi brakowało fajnego partnera na środku obrony, że sam w sobie miał jakiś potencjał, ale przez to, że partnerzy też nie byli najlepsi, też mu nie pomagali, to ostatecznie Angers straciło aż 81 bramek w sezonie i Blazić też się do tego przyczynił. Przyczynił się do tego, że Angers miało tak dziurawą defensywę, przyczynił się do spadku do Ligue 2. Natomiast jeśli chodzi o polskie media, Dawid Dobrasz powiedział, że to jest zawodnik, który przychodzi za Lubomira Szatkę, czyli do rotacji z Dagerstolem i Miliciem. Dwoma stoperami trzech frontów Lech nie zawojuje, umówmy się, bo Szatki nie ma, Salomon dalej jest zawieszony ze względu na doping. Natomiast jeśli chodzi o Michę Blazicia, zawodnik ciekawy, nie miał w przeszłości kontuzji, jest trochę takim piłkarzem do odbudowania, ponieważ ten ostatni rok bardzo nieudany, mimo że praktycznie cały czas grał, bo 24 występy to dosyć dużo, jeszcze w tak wymagającej lidze jak Liga Francuska, która mówi się, że jest ligą dla napastników.
No i musi się odbudować, żeby wrócić na dobre tory. To jest zawodnik, który zresztą w przeszłości świetnie się spisywał w lidze węgierskiej czy słoweńskiej, zatem w ligach, które są troszkę słabsze od ligi polskiej, okej, ale jednak liga polska aktualnie wciąż jest bliżej węgierskiej i słoweńskiej niż francuskiej, zatem myślę, że Blazić problemów w ekstraklasie mieć nie będzie. Trzymam za niego kciuki. To jest zawodnik, który przyda się kolejorzowi nie tylko w lidze polskiej, ale też, jak mówiłem, w Ferencvarosu miał doświadczenie w Lidze Mistrzów, w Lidze Europy, zatem to doświadczenie myślę, że zaprocentuje w zespole Lecha Poznań. Zatem to jest drugi potwierdzony transfer kolejorza. Pierwszym był Elias Anderson, o nim już materiał na kanale się pojawił, link znajduje się oczywiście w opisie, a za ten filmik już Wam bardzo dziękuję. Maciej Piętak, kłaniam się nisko. I na koniec raz jeszcze przypominam o możliwości subskrybowania kanału Żyjemy Futbolem. Także zachęcam do łapkowania tego materiału, jeśli Wam się spodobał. Materiał nagrywany mocno spontanicznie, bo chyba nikt nie spodziewał się, że Micha Blazić już dzisiaj zostanie ogłoszony nowym potencjalnym nabytkiem Lecha Poznań, bo przecież jeszcze musi przejść testy medyczne przed podpisaniem kontraktu. Do usłyszenia, życzę Wam udanego dnia.